1936 roku Karl Maria Wilgut, nadworny astronom Heinricha Himmlera, późniejszego największego kata Europy, ogłosił swoją teorię, w której było zawarte, że w 2025, między 2025 a 2033 rokiem nastąpi koniunkcja dwóch bardzo wrogich planet dla Ziemi, pojawią się obiekty latające, że Ziemia będzie miała drugi księżyc, który pojawi się na 2 miesiące, podał datę 29 września i później został okrzyknięty osobą psychicznie chorą, bo jego teorie przerażały nawet Heinricha Himmlera. Jednak jego teorie dzisiaj się sprawdzają i na przykład w Niemczech Zachodnich, czyli w RFN-ie, dzisiaj Jan Maria Karl Wilgut jest uważany za wieszcza i proroka, szczególnie w okolicach Wiesbaden i Karlsruhe, tam gdzie mają znajdować się właśnie wrota do podziemnego świata. Wilgut przewidział bardzo wiele rzeczy, tylko że on nie mówił, że on to przewidział, że dostał to za pomocą jakichś channelingów, tylko miał księgę, która pochodziła nie wiadomo z którego wieku. Była zapisana na ludzkiej skórze i do tego miała być pisana ludzką krwią. Była to jedna z największych relikwii Waffen-SS i Schwarztule. Ta księga posiadała większą moc niż księga zmarłych i umarłych, księga żywych i księga zmarłych. Dwie księgi egipskie, na podstawie których powstało później 12 przykazań. Słuchajcie, to jest, dla mnie też było szokiem, ale to już jest niestety potwierdzone naukowo. I teraz ta księga znowuż jest w obiegu. Znowuż ją wydobyto na powierzchnię Ziemi i znowuż dzisiaj jakaś grupa okultystów za pomocą tej księgi wieszczy, przepowiada i chce przejąć kontrolę. Niektórzy uważają, że ta księga jest w Stanach Zjednoczonych w rękach Trumpa. Inni uważają, że Elon Musk posiada tą księgę. Inni znowuż mówią, że księga trafiła do swoich prawowitych właścicieli, czyli narodu wybranego, czyli znajduje się w Izraelu. Księga ma doprowadzić do końca świata, ocalając tylko i wyłącznie swoich zagorzałych wyznawców. O czym ona mówi, co ona tam opisuje, nie wiem. Ale w każdym bądź razie wzorcem, ta księga była wzorcem do powstania później właśnie Mein Kampf oprawianego w ludzką skórę. Właśnie Heinrich Himmler pierwszą księgę pod tytułem Mein Kampf oprawioną w ludzką skórę, podpisaną ludzką krwią, przekazał swojemu wodzowi, czyli Adolfowi Hitlerowi w 1939 roku, w roku, w którym wybuchła wojna. 20 kwiecień jest dla nich taką wymowną datą. Coś wiem na ten temat, znam gościa, który się 20 kwietnia urodził i numerologia właśnie szóstek, dziewiątek, dwójek i zer powoduje, że te osoby są osobami podwyższonej. Już nie pamiętam co tam, ale są zajebiści. W każdym bądź razie, w momencie, kiedy Adolf otrzymał taką księgę, ponoć był przerażony. Jak się dowiedział, że ona została wykonana w Dachau, została oprawiona w ludzką skórę i niektóre najważniejsze cytaty Adolfa były właśnie zapisane na pergaminie wykonanym z ludzkiej skóry. Czy wy słyszycie, o czym ja w ogóle mówię teraz? Jest to przerażające, a ja sobie z taką swobodą i lekkością o tym opowiadam. Dlaczego? Bo o tym słyszałem od dziecka. Miałem w rękach egzemplarz Mein Kampf oprawiony w ludzką skórę. Od 14 tysięcy do 100 tysięcy dzisiaj na flowmarkach można coś takiego kupić. Ludzie są w stanie zapłacić każde pieniądze za taki egzemplarz. Także wiele przedmiotów wykonanych w Oświęcimiu, w Dachau, w Sachsenhausen, w specjalnych gabinetach szalonych profesorów niemieckich, którzy produkowali lampy, gdzie abażury były wykonane z ludzkiej skóry, popielniczki z ludzkich dłoni, czaszki, które robiły jako lampki nocne, wykorzystywano, słuchajcie, w przemyśle na szeroką skalę ludzkie zwłoki. Dzisiaj okazuje się, że Elon Musk ma podobną teorię, że chowanie i grzebanie ludzkich zwłok jest po prostu marnotrawstwem, a z drugiej strony jest to toksyczne, bo masowe mogiły zatruwają wody głębinowe wokół miast, które korzystają z takich wód. I jeżeli o tym już się mówi, no to co czeka nas w przyszłości? Dzisiaj już Musk zaprezentował swój wynalazek, robotaksi. Bez kierowcy, bez pedałów, w domyśle. I wsiadacie sobie do czegoś takiego i sobie jedziecie.
i jak to będzie wyglądało za parę lat. Z jednej strony komory eugeniczne, kapsuły eugeniczne, montowane w takiej scenerii. Każdy będzie miał prawo sobie wybrać, znaczy bogaty, bo biedny raczej nie będzie go na to stać. Utylizacja później, która ma nastąpić, wykorzystywanie ludzkiego białka. Okazuje się, że ludzkie białko spożywane w kosmosie nie jest dla nas zabójcze. I czy wy słyszycie, o czym ja mówię? To jest normalne? Wiele osób, słuchajcie, jest przerażonych właśnie moimi audycjami sprzed 12-13 lat, nawet sprzed 15 lat. Te pierwsze audycje moje, które się ukazywały jeszcze w zasadzie nie wtedy w formie wideo, tylko na blogu. I mówią, Darek, skąd ty o tym wiedziałeś? Odpowiadam jak zawsze z taką rozbrajającą szczerością. Skąd on mówi? I dzisiaj ludzie namawiają mnie wielokrotnie. Mówi, Darek, trzeba to powiedzieć. Nie. To zostało raz powiedziane. Ja to traktuję, słuchajcie, jak rakietę Hellfire. Wystrzeli, zapomnij. Wracając do przepowiadaczy niemieckich i ich wielkich artefaktów. Przez wiele lat temat organizacji Thule, Vril był zakazany. Teraz coraz częściej, nawet w telewizji polskiej, można takie programy zobaczyć. Codziennie rano, jak jadę do pracy samochodem, słucham sobie takiego programu, już nie pamiętam, nie będę tu robił kryptoreklamy, lecą takie właśnie historie dla dorosłych. I tam właśnie jest o Thule i Schwarztule. Słuchajcie, i czasami się zastanawiam, czy ten człowiek, który to czyta, ten rektor, czy on nie czyta bezpośrednio z mojego bloga. I to są takie jaja. I teraz ten świat tych przepowiedni. Wystarczy spojrzeć w niebo. Bo nie dość, że latają te taksi maska, że lata ten jego tam pociąg. Pokazało się masa różnych obiektów. Niektóre grupy wyznaniowe uważają, że to właśnie prorocy i ożywił się bardzo naród wybrany. Że to Mesjasz leci po nich i oni będą sobie inaczej, uzyskają po raz kolejny moc pokonania Boga. To znaczy słowo Izrael. Ten, który pokonał Boga. I teraz naród wybrany oficjalnie dąży do zagłady swoich wrogów. Użyje broni ostatecznej. Jeżeli o tym mówią na wschodzie, jest panika na całym świecie. A jeżeli o tym mówi naród wybrany, no cóż, mają takie prawo. I teraz ich działania, ich symbolika i to, co oni robią w Strefie Gazy, ludobójstwo, holokaust, który oni tam odwalają, świat akceptuje. A teraz nie daj Bóg krzywo na nich spojrzeć. Od razu najgorsze klątwy całego świata spadną na tą osobę. Ale słuchajcie, naprawdę musi już być coś na rzeczy, skoro Bidon już powiedział oficjalnie, że nie będzie wspierał narodu wybranego. Że przekroczyli wszelkie granice, jakie tylko mogą być, a oni wierzą w to, że Mesjasz niedługo przyleci. Na przykład pewne grupy, organizacji Schwarztule bardzo się ożywiły, bo oni wierzą, że oni są narodem wybranym. Że właśnie organizacja Schwarztule, Thule, Jahnenerbe, Annenerbe, to jest prawidłowa wymowa tego, bo ostatnio mnie zaatakował taki żółwik i powiedział, że jak tak będę mówił, to już mi więcej nic nie powie. Mam mówić Annenerbe, a nie Achnenerbe, no to mówię Annenerbe, a nie Achnenerbe. Także w każdym bądź razie, panie kochany, informacje proszę mi dalej przekazywać. Te organizacje wierzą w to, że są wybranymi. Na wschodzie, w Chinach, tak samo w okolicach piramidy Qin, teraz się okazuje, że to już nie jest góra Qin, tylko że to jest piramida Qin, to jest właśnie ta, która jest wypełniona rzekami rtęci i w ogóle cudami niewidami. Tak samo armia chińska się tam aktywowała właśnie w tej okolicy. To, co dzieje teraz się na Syberii, te dziury do piekła, bramy do piekieł, co się otwierają jedna po drugiej, do tego pękający kontynent na Bahamach, to co dzieje się na dnie oceanu. No wszystko świadczy o tym, że te przepowiednie są na granicy realności. Tylko spójrzcie dookoła. Natura, przyroda o tym nie informuje. Oczywiście są powodzie, są huragany. Tylko że jeżeli chodzi o powodzie, huragany, coraz częściej się słyszy o broni meteorologicznej. Że system HARP został już doprowadzony przez ludzi typu Leona, że można po prostu za pomocą walizki sterować pogodą dzisiaj. Inni powiedzieli, że to, co ostatnio się otworzyło na Pacyfiku i przeszło sobie teraz przez Stany Zjednoczone, że to było zakrzywienie czasu i przestrzeni, że tak to będzie wyglądało. Że portale właśnie te zderzacze hadronów są portalami właśnie do zakrzywiania czasu i przestrzeni, mają ułatwić powrót rasie panów.
zwróćcie uwagę, co się dzieje. Teraz ta kometa, która dzisiaj w zasadzie już jest widoczna, na razie za pomocą teleskopów, jutro od godziny 23, nie, dzisiaj od 23 będzie widoczna już obnażonym okiem, czyli tak zwanym gołym, ekshibicjonistycznym okiem. Także możecie sobie tłumaczyć, jak to chcecie. I ta kometa, słuchajcie, ostatni raz była widziana za czasów Neandertalczyków. I od tamtego czasu, od Neandertalczyka, który sobie gdzieś tam z maczugą latał, polował sobie na wszystko, co mu w łapy wpadło, łącznie ze swoimi współplemieńcami, następuje w momencie, kiedy pojawia się ta kometa, jest niesamowity rozwój technologiczny. Człowiek się wtedy prostuje, zaczyna być kulturalny, schodzi z drzewa i zaczyna żyć, wymyśla sobie potem koło, wymyśla najpierw maczugę, potem koło, a potem sobie różne rzeczy, a potem przychodzi na świat Leon Musk i dzisiaj robi właśnie tą robotaksi. Poczytajcie sobie o niej. Ona jest niezatapialna, bo taką robotaksi możecie sobie jechać po ziemi nagle szlu do wody i możecie sobie płynąć pod wodą albo na wodzie. Mało tego, jeden z tych pojazdów, to nie wiem, kiedy on ma go pokazać, jest antygrawitacyjny. Że on unosi się w powietrzu. To są jaja. A o tym, słuchajcie, mówią starodawne księgi. O tym mówią różne baby Wangi. O tym mówią różni przepowiadacze. O tym czasami pitoli od 15 lat nawiedzony Dariusz Kwiecień w internecie. I dzisiaj przyszedł czas, słuchajcie, że to się wypełnia. Jesteśmy z jednej strony niewolnikami tego całego systemu, jesteśmy niewolnikami konsumpcjonizmu, a z drugiej strony jesteśmy obnażeni, jesteśmy nadzy wobec natury, jesteśmy bezsilni. Wielokrotnie wspominam w swoich audycjach, żebyście zainteresowali się litosferą, żebyście zainteresowali się grubością właśnie Ziemi, żebyście grubością skorupy ziemskiej i tym, co znajduje się pod spodem. Jeżeli dzisiaj oficjalnie już się podważa pochodzenie, słuchajcie, Księżyca, że Księżyc nie wiadomo w jaki sposób powstał, jeżeli się podważa, że jądro Ziemi jest zupełnie inaczej zbudowane niż do tej pory żeśmy myśleli. Czyli te wszystkie teorie, którymi nas karmiono, to wszystko, co nam pompowano do głowy, dzisiaj okazuje się stekiem bzdur i kłamstw. Dzisiaj mamy na przykład tego w naszym kraju. Mamy dwu władze. I wszyscy mówią, że mają rację. A jeżeli wszyscy mówią, że mają rację, to w sumie nie ma migracji. I to prowadzi do anarchii. I czy taki system ma się sprawdzić? To zostało zapisane. To zostało, słuchajcie, już wszystko zaplanowane. My, jako dumny, fajny, dzielny naród, z czasem, jeżeli będzie tak postępowała właśnie ta dwuwładzość u nas, nastąpi to, że stracimy niezależność, niezawisłość. Nie będziemy suwerennym państwem. Nie będziemy, słuchajcie, wolnym państwem, bo to doprowadzi do interwencji państwa jakiegoś ościennego, które przyjdzie nam z pomocą. I będą nas ratowali za pomocą czołgów, za pomocą broni palnej, za pomocą maczów. Może tak to się wszystko skończy. Ale słuchajcie, to wszystko zostało zapisane. Plan Heinricha Himmlera, obśmiewany przez wełniane istoty. Wielkie otwarcie wrót, które wełniane istoty od lat nazywają wielkim otwarciem parasola w dupie, ma teraz, słuchajcie, miejsce. Teraz to się wszystko dzieje i wiem, że guru tych wełnianych istot jest przerażony. Założył jakąś tam stronę znowu końcoświatową, gdzie, no właśnie, gdzie niech mu, jak to się mówi, kilobajty lekkie będą. Także został pogrzebion i umęcząc właśnie w tamtych internetach. Także taki los właśnie spotkał wełniane istoty. Ale w każdym bądź razie, wracając do poważnych tematów, tych przepowiedni z lat 30. i 40., w które wierzyli bardzo naziści. Dzisiaj okazuje się, że większość z tych bredni się sprawdza. Teraz okazuje się, że w 1945 roku w jednej z kopalni soli znaleziono bardzo duże ilości złota, różnego rodzaju przedmiotów, mające niesamowitą wartość. Jednak amerykańskich naukowców w ogóle to nie interesowało. Oni szukali chodnika, szybu, w którym zostały cztery trumny ukryte. W jednej z nich był właśnie szczątki króla lwa. Co ja teraz w tym momencie robię, bo wełniane istoty podłapały ten temat. Chodziło o założyciela pewnego niemieckiego miasta. Znajdźcie sobie ten odcinek albo odnajdźcie sobie w internecie, kto był takim natchnieniem do Heinricha Himmlera, kto uważał, że jest jego wcieleniem, że przez niego przemawia właśnie ten władca niemiecki, który założył pewne miasto i był bohaterem, do dzisiaj jest bohaterem narodowym niemieckim. I tam właśnie znaleziono taką właśnie kryształową trumnę, w której były jego szczątki. A
A kryształowa trumna wyglądała dokładnie tak, jak ją wielokrotnie opisywałem na łamach swojego bloga i swojego kanału na YouTubie. Były tam jeszcze trzy trumny. Jedna miała tabliczkę Adolf Hitler. Ona była pusta, ale były do niej podłączone właśnie te małe gaśnice, o których wielokrotnie opowiadałem. Taki pojemnik średnicy gaśnicy proszkowej. Bardzo ciężki, ważący około 60 kg. Z zewnątrz jakaś warstwa metalu. W środku co najmniej 1,5 cm warstwa złota, a w środku rtęć o kolorze niebieskim albo zielonym. Tak mi się wydawało, jak ja to pierwszy raz widziałem, że to jest rtęć, nazwałem to rtęcią. Być może, że to nie jest rtęć. I to właśnie w tej kopalni soli znaleziono. I dzisiaj Elon Musk też opowiada o tym, że stworzył coś takiego. Mami przywódcę przyszłego Stanów Zjednoczonych nieśmiertelnością, że ma taki sarkofag, że ma taką technologię. Zadajcie sobie pytanie, skąd taka technologia pojawiła się w Stanach Zjednoczonych. Ano po 1945 roku zbrodniarze niemieccy, którzy byli przygarniani z otwartymi ramionami. Ci, którzy pracowali w tajnych laboratoriach, szczególnie ludzie związani z Wernerem von Braunem i innymi zbrodniarzami. Tymi, którzy właśnie pracowali dla Waffen-SS i organizacji Schwarzstuhle. Oni uciekli do Stanów Zjednoczonych, tam znaleźli schronienie. Zwróćcie uwagę na historię Wernera von Brauna. Dopóki aplikował im wiedzę w sposób taki, że trzymał Amerykanów na smyczy, był dla nich potrzebny. W momencie, kiedy doszło już do tego, że Werner von Braun zaczął pierdzielić właśnie o podróży na Księżyc, nie za pomocą rakiety, tylko jakiegoś innego urządzenia, uznano go za szaleńca. I chyba w 1970 roku po raz kolejny oficjalnie Werner von Braun wraca na listę zbrodniarzy wojennych. I taki los spotyka większość naukowców niemieckich, jednak wielu z nich żyje do dzisiaj. W Argentynie, w Boliwii, w Peru, gdzie... O Jezu, to Elon Musk na mnie teraz tutaj atakuje z powietrza. W każdym bądź razie... Poczekaj, chwilę, muszę się napić. Przepraszam, ale złapał mnie jakiś histeryczny napad kaszlu. Nie wiem, o co chodzi. Powietrze, słuchajcie, jest niesamowite. I prawdopodobnie to mnie tam połechtało w gardle. I te tematy Wam polecam zagłębić. Ostrzegam Was przed wszelkiego rodzaju prorokami internetowymi. Ostrzegam Was przed kanałami, gdzie jest jakiś tam patronite, który żebrze o Wasze pieniądze i płacicie za to, co chcecie. Szukajcie kanał, a jest ich coraz więcej, gdzie ludzie przekazują wiedzę za darmo. Nie ma reklam, nie ma właśnie patronite'ów. Filmy są kręcone z ręki. Jest kilka takich kanałów. I tam możecie znaleźć troszeczkę wiedzy, ale sami wiedzę musicie argumentować. Sami musicie ją gruntować sobie poprzez czytanie książek. Nie audiobooków, bo teraz się dowiedziałem, że audiobooki teraz już pisze sztuczna inteligencja. I to jest właśnie coś niesamowitego. O tym przestrzegali już pradawni. O wiedzy, która nas przerośnie i o maszynach, które nas zniewolą. I teraz dążenie ludzi właśnie do życia w kapsułach kriogenicznych, dążenie ludzi do życia w Matrixie. Czy to na przykład chińskie palarnie opium nie były takimi właśnie pierwszymi Matrixami? Czy to może nie było właśnie to, że ludzie za pomocą opium przenosili się do innego świata? A dzisiaj zastępuje palarnię opium właśnie wszechpotężny i wszechdostępny internet? Przecież ludzie dzisiaj są tak zatopieni w internetach, w tabletach, w jakichś tam innych urządzeniach, że wyglądają właśnie jak zombie energetyczno-opiumowe. Ja sobie po prostu tutaj robię jaja, ale no tak to wygląda. Stany Zjednoczone mają z tym super narkotykiem zombie problem. I to się okazuje, że nie tylko Stany Zjednoczone, bo w Polsce też już tego jest wciąż. I na przykład, czy w naszej doskonałości jesteśmy tak niedoskonali, jesteśmy tak słabi, jesteśmy tak krusi, że szukamy po prostu wsparcia w sztucznej inteligencji? Czy jesteśmy po prostu takimi leniami, że nam się nic nie chce? Że po prostu tylko sobie po prostu leżeć, już nawet ładnie nie pachnieć, tylko gnić przed komputerem, a nasz mózg przenosi się gdzieś do jakiejś innej rzeczywistości? Czy to nie jest równoległy świat? A w tym czasie, słuchajcie, przybywają różnego rodzaju asteroidy na naszą orbitę, nas obserwują. Czy my nie jesteśmy jakimś niesamowitym eksperymentem szalonych kosmicznych naukowców? Także odpowiedzi, słuchajcie, jest milion.
Nie wiem, jak na to reagować. Dla mnie, słuchajcie, ucieczką od tego wszystkiego, od tych informacji było pozbycie się telewizora, komputera. Mam telefon, przez który jestem tutaj nagrywany. Mam laptopa, którego nie potrafię obsługiwać. I powiem wam, że to jest tak 40-50% do tego, że potrafię normalnie żyć. Następnym elementem było to, że zrezygnowałem całkowicie z konsumpcjonizmu. Zostałem minimalistą i to pomaga. Do tego, słuchajcie, najważniejszy aspekt. Zerwałem z gorzałą. Kolejny rok mija, słuchajcie, bez alkoholu. I ktoś ostatnio pytał, Darek, mówi, jak ty to robisz, że bez terapii, bez niczego udało ci się. Nie ukrywam, wcześniej próbowałem wiele razy. Ale wtedy łoiłem kawsko, różnego rodzaju komodo i jakieś tam inne energetyki. Jeżeli chcecie przerwać, jeżeli ktoś chce wyjść z tego cugu, jeżeli to chcecie osiągnąć, musicie zrobić, no nie powiem, że tak jak ja, ale wiele osób już to zrobiło. Mam kumpli, tu pozdrawiam Piotrka, który akuratnie dzisiaj już 275 dzień bez gorzały. Nie pije kawy, nie rusza żadnych energetyków. Dlaczego? Żeby nie uruchomić tego zapalnika, który powoduje niesamowite ssania. Można normalnie, słuchajcie, żyć bez gorzały, można normalnie się bawić, można normalnie funkcjonować. Chodzę na wesela, normalnie się bawię. Bez alkoholu. Można bez alkoholu żyć. A alkohol, słuchajcie, teraz pokazał się w tubkę. No ktoś mi pokazał taką tubkę z alkoholem. No to tylko kwestia czasu, kiedy będzie pasta do zębów z wodą. No dla mnie, słuchajcie, to jest szok. No to z jednej strony, słuchaj, co to było? Z jednej strony walka z alkoholizmem, z jednej strony mówią, że alkohol jest zakazany, ale pójdziecie byle gdzie, kupicie 10 piw i 10 piw macie za darmo. To jest walka z alkoholizmem? Wchodzę do sklepu, chcę sobie kupić kaszkę w tubce, a biorę gorzałę. No to już jest w ogóle dla mnie jakiś taki element. I to jest właśnie te trzy składowe. Izolacja od kiedyś. Były na przykład bzdury i totalne bzdury. Dzisiaj to się nazywa wiadomości. Zwróćcie uwagę, co dziennikarze zrobili z powodzi na Dolnym Śląsku. Tragedie. Ci ludzie dzisiaj zostali pozostawieni sami sobie. Wszystko rozdymane. Później, co zrobili z każdą inną informacją? Teraz bombardują nas wyborami w Stanach Zjednoczonych, jak u nas wszystko idzie w rozsypkę. Kolejna sprawa, nawet się wczoraj dowiedziałem, że Amazonka wyschła. I my takie informacje łykamy. I to właśnie w połączeniu z naszą wyobraźnią, z tym, co daje nam właśnie ten Matrix, wariujemy. Nie zwracamy uwagi na to, co nas otacza. Pokaż to, pokaż, bo to jest niesamowite. W takich warunkach, słuchajcie, można naprawdę dojść do siebie, nacharatać sobie grzybów, potem zrobić sobie karminadle z grzybkami. Już mi ślinka posiekła. No. Albo kotleta Dariusz Kwiecień, słuchajcie, z takimi świeżymi grzybkami. O Jezu, do tego ziemniaczek i buraczki. No, dzisiaj będą haratane. Także w każdym bądź razie można, słuchajcie, te dwa światy. My żyjemy teraz w dwóch światach. Jestem sobie dzisiaj tu, ale za chwileczkę wracam do cywilizacji. I wracam do tego właśnie informacyjnego, popieprzonego świata, gdzie ludzie żyją jakimiś informacjami, które naprawdę nie mają dla nas najmniejszego wpływu. Dzisiaj nasze życie wygląda jak te rolki. Słuchajcie, jestem przerażony tym, że młody człowiek stoi, pyk, 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 pyk. Co on z tego wyciągnie? Jakie informacje on z tego uzyska? Praktycznie żadnych. To się zmienia. Kiedyś miałem taką rurę i to się kręciło i tam się zmieniało jak to się... kalejdoskop. I to, słuchajcie, wszystko się tak zmienia. Nie ma dwóch podobnych obrazków i my tym żyjemy, tym jesteśmy karmieni. Ostatnio, słuchajcie, między reflektorami miałem takiego właśnie gnoja 13 lat. Wylazł mi centralnie prosto pod maskę. I on zdziwiony w ogóle jeszcze, słuchajcie, czteropasmowa droga, a on nie patrzył na nic, ja go tak obserwowałem. Mówię, ale no chyba nie, no nie zrobi tego. Zwolniłem, słuchajcie, no i się w sumie toczyłem. On centralnie, bez zastanowienia, jebs prosto na ulicę. I nie wrócił na chodnik, tylko samochody zaczęły hamować. Słuchaj, on dalej, jak takie zombie zaprogramowane, przelazł na drugą stronę. I takich rzeczy jest bardzo dużo. I teraz straszenie nas wojną, straszenie nas końcem świata. Jaki ma cel? Stres, panika, odizolowanie. Zwróćcie uwagę, że większość ludzi, przerażająca większość ludzi, których znam, jest samotna. Niby mają rodziny, niby mają jakieś tam dzieci, ale oni są samotni. Co powoduje tą samotność? A no właśnie internet. Każdy zamyka się w swoim kącie, w swoim świecie. Słuchajcie, znam dorosłych ludzi,
którzy w internecie mają swoje rodziny. Mówię, człowieku, co ty mi opowiadasz? No bo on sobie na jakiejś tam japońskiej czy chińskiej stronie, chyba japońskiej, bo to z mangą jest związane, ma jakąś tam swoją rodzinę. Ma tam żonę, ma dzieci i on, słuchajcie, w tym wirtualnym świecie żyje. Mówię, ty, ale ty masz żonę i dzieci tu. On mówi, a co mnie oni obchodzą? On woli się przenosić do tamtego świata, niż żyć tutaj w realnym świecie. Słuchajcie, zacząłem od Wilgota. Wilgot był z jednej strony szaleńcem, wariatem, zbrodniarzem wojennym, w pewnym momencie został uznany za takowego, jednak on był wizjonerem. To, co on właśnie przekazał, dzisiaj się sprawdza, ale nie tylko on. Przepowiednie Baby Wangi, słuchajcie, to sobie weźcie, no i oczywiście Nostradamusa. Mało tego, nasz Heweliusz tak samo był wizjonerem i przepowiadaczem. Mało tego, Kopernik, ten, który był kobietą, tak samo przepowiadał takie rzeczy, opowiadał o tych koniunkcjach. W momencie, dlaczego on ujawnił, przecież groziła mu spalenie na stosie. Gdyby wtedy pojechał do papieża odebrać nagrodę Wielkiej Lunety, to by go spalili, słuchajcie, na stosie. Za to, co powiedział wtedy i ta jego teoria o ruchu ciał niebieskich. Przede wszystkim skąd o takiego człowieka w tamtych czasach takie nazewnictwo? Czy to my dopiero później, żeśmy sobie po swojemu to nazwali, czy on już taką terminologię znał? Weźcie sobie prace Leonarda da Vinci, te, które można znaleźć gdzieś tam, takie niepublikowane. Większość jego prac można uznać za egipskie hieroglify. Siedział, tworzył, nie wiedział co tworzy, czy nieudolnie kopiował. Tak jak Werner von Braun powiedział, że on nic nie tworzył, tylko nieudolnie kopiował. I tak na zakończenie. Lewin Kłodzki należał do ojca Wernera von Brauna. Podziemia kompleksu Riese są związane z Wernerem von Braunem, jego ojcem. Jego ojciec budował podziemną skrytkę na czasy, które nadchodzą. Czyli z jednej strony ogień, a z drugiej strony woda. I dzisiaj z jednej strony zaczyna nas otaczać pas wody, a z drugiej strony pas ognia.